Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o starych kurach. Na co zwrócić uwagę, jeżeli mamy stare kury? Co z nimi zrobić? W ogóle jak postępować? Bo wiem, że dużo hodowców właśnie ma stare kury. Czy to początkujących hodowców, czy już zaawansowanych. Słuchajcie, w pierwszej kolejności w ogóle trzeba zwrócić uwagę na to, że starsza kura będzie niosła mniej jajek, także musimy zwrócić uwagę na to, czy dla nas produkcyjność jest ważna. Jeżeli jest, no to po tym roku czasu, jak wiecie z moich odcinków, albo sami wiecie po prostu, po tym roku czasu już będzie z roku na rok po tym pierwszym pierzeniu tych jajek coraz mniej. Także to jest pierwszy czynnik. Dużo osób, jeżeli ma duże hodowle, czy w ogóle na fermach, robi się taki proceder. Nie oceniam, czy to jest dobre, czy niedobre. Te kurki się zabija i po prostu kupuje się nowe. Jeżeli chodzi o takie przydomowe hodowle, moi drodzy, no to przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, że u nas te kurki pewnie będą żyły dłużej, albo u większości hodowców, tak jak u nas, niektóre kurki mają po 5 lat. Tutaj słyszałem widza, który napisał mi, że jego kura ma 9 lat. Także też super, u nas tyle kury nie dotrwały, ale jeżeli ktoś potrafi takie kurom warunki zapewnić, to jak najbardziej propsuje takie zachowanie. Bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, co do starej kurki, musicie wiedzieć, że stara kurka, tak jak już wcześniej wspomniałem w odcinkach, będzie znosiła większe jajko, będzie mniej tych jajek. Dodatkowo ta wchłanialność minerałów i witamin będzie dużo mniejsza, także tej kurce będziemy musieli więcej tego wszystkiego dostarczać. Nie jest to dużo więcej, ale mimo wszystko no po prostu będzie trzeba trochę więcej kurkom dostarczać wapnia i innych minerałów, żeby było i jajeczko, i po prostu żeby ta kurka się lepiej czuła. Możemy zauważyć, my to sprawdzaliśmy, że kury, na przykład jeżeli dostały zielonki, to stosunkowo w porównaniu z kurką, która ma 28 tygodni, a kurką, która ma powiedzmy 60 czy 50 tygodni, jednak trochę więcej wszystkiego spożywa. No i to też nie przekłada się na to, że później będzie tych jajek więcej znosiła, bo nie będzie, bo kurka z roku na rok tych jajek będzie znosiła coraz mniej. To jeżeli chodzi o nieśność. Jeżeli natomiast, moi drodzy, chodzi o inne aspekty właśnie związane z hodowlą i z tymi starymi kurkami, tutaj też zależy, no stare kury, musimy się zastanowić, do czego nam są potrzebne. Jeżeli chcemy je po prostu hodować dla siebie, jak najbardziej wam polecam, wtedy takie stare kurki z młodymi po jakimś czasie się zaklimatyzują i już będą sobie razem w tym kurniku biegać. Ale to musi upłynąć tam tydzień, dwa, trzy po tym, jak kupimy nowe kurki, żeby te stare się z nimi mogły, powiedzmy tak, zaprzyjaźnić. Co jeszcze, moi drodzy? Starsze kurki mimo wszystko są sporo mniej odporne na choroby, więc też często umierają, mają różne choroby inne towarzyszące. Jeżeli mamy gołębie razem z kurami albo inne ptaki, powiedzmy takie ptaki przyniosą nam różne choroby, no to musimy wziąć pod uwagę to, że mimo wszystko my będziemy stratni, bo te kury mogą szybciej zachorować i będziemy mieli wtedy duży możemy mieć problem. Także ważne jest to, moi drodzy, żeby właśnie skupić się na tym i pamiętać, że żeby dbać o nasze kurki i przede wszystkim pamiętać o tym, żeby w kurniku było czysto, sprzątać raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie, żeby zapewnić im odpowiednie warunki. Także nie wiem, słuchajcie, co mogę wam jeszcze powiedzieć a propos właśnie tych kurek. Z tych najważniejszych informacji to jest chyba to, czyli pierwsze pytanie, odpowiedzieć sobie, czy my chcemy hodować te kurki, nie wiem, na jajka, na mięso, czy po prostu tak, żeby sobie chodziły. Myślę, że większość hodowców takich mniejszych będzie chciała hodować kurki jak najdłużej mimo wszystko. I co jeszcze? I na pewno doświadczenie zyskujemy, moi drodzy, bo taka kurka roczna czy półroczna, co jej może być? W większości, jeżeli jest dobrze utrzymywana, teoretycznie nic, jeżeli żaden wirus nie zaleci. A taka starsza kurka może mieć zdrogowaciałe nogi, może jej się trochę zmienić kolor dzioba, coś może się dziać z piórami, tu jakaś choroba, wiecie, i my się też właśnie przez to uczymy, więc ważne jest to po prostu, żeby w miarę możliwości, jeżeli chcecie, to ich nie zabijać i pozwolić im żyć.
takich większych, najważniejszych informacji. Ja tutaj nie mówię o tym, że dorosła kura ma więcej mięsa i później mamy lepszy rosół, no bo to jakby wiadome, a też takich bardzo, bardzo starych kur na rosół, no to już jak każdy uważa, ale nie wiem, czy do końca po prostu wam polecam. Okej, moi drodzy, to tyle z najważniejszych informacji. Jeszcze tak a propos, taki ostatni czynnik, który mi przyszedł do głowy, zaklimatyzowywanie. Stare kurki z młodymi kurkami. Jeżeli kupujemy młode kury, tak jak wiecie już z moich odcinków, musimy im dać tydzień, dwa, trzy, żeby się przystosowały. Najlepiej zamknąć je w oddzielnej właśnie jakiejś tam, nie mówię, że klatce, ale w takim na przykład pomieszczeniu z kratką, żeby stare widziały młode i one się wtedy powinny szybciej do siebie przyzwyczaić, niż gdyby siebie w ogóle nie widziały. Jeżeli od razu je wpuścimy, no to będą się dziobać, będą sobie dokuczać, później mogą w ogóle nawet zadziobać te kury młode, w zależności jeszcze ile kupujemy tygodniowe. Więc pamiętajcie o tym, żeby na te rzeczy zwrócić uwagę. Także to tyle. Czy warto trzymać stare kury, czy nie warto? Każdy sobie musi sam odpowiedzieć. Jednoznacznej odpowiedzi nie ma, w zależności do czego potrzebujemy. Przy kurach ozdobnych, bo tu mówię tylko o kurach nioskach, to wygląda trochę inaczej. Też hodowcy starają się trzymać te kury jak najdłużej, dbać o nie, więc tu też jakby inne czynniki wchodzą w grę. Okej, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję. Jeżeli się odcinek podobał, piszcie w komentarzu, dajcie znać, czy się podobało. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.